Roch program Drugi Polskiego Radia, ze mną bohater najbliższej audycji Jazz.pl, Marcin Wasilewski, witaj. Witam. Już w najbliższy piątek wraz ze Sławomirem Kurkiewiczem i Michałem Miśkiewiczem zaprezentujecie repertuar ze swojej pierwszej płyty dla wytwórni ECM, nagranej 16 lat temu. Powrót do przeszłości w ramach cyklu Jazz.pl. To, to był moment przełomowy, chyba tak można określić płytę Trio. Tak, pamiętam sesję poprzedzającą tę sesję w Trio. To był Soul Things, nagranie do płyty Tomasza Stańko. To też był magiczny moment, bo to było pierwsze nagranie, pierwsze spotkanie z Manfredem Eicherem, ale już wówczas na tym nagraniu... Producent, wytwórni podpowiadał, podpytywał, czy my w trio też bylibyśmy zainteresowani. Badał teren. Badał teren, tak i no oczywiście, że tak. My nie wierzyliśmy, że to się dzieje i że się zadzieje, i, ale się zadziało, tak, jak parę lat później. Wielki sukces pojawić się w tak renomowanej wytwórni. Nie boję się użyć tego sformułowania najbardziej prestiżowej na świecie. W Twoich ówczesnych marzeniach było nagranie kolejnych, na razie kolejnych pięciu, bo już sześć płyt w dorobku. Bez Tomasza Stańki licząc, jest w dorobku samego Marcin Wasilewski Trio. Czy w ogóle myślałeś o takich planach? Czy wówczas to było niewyobrażalne? No, nie myślałem, miałem nadzieję, wytwórnia ECM jest szczególna dla mnie, bo pamiętam jeszcze jako mały chłopiec jeździłem do Niemiec i oglądałem w słynnym Saturnie w Kolonii wiele wówczas premier świeżych nowości tej właśnie wytwórni i główny jej bohater jak Keith Jarrett, którego byłem fanem, jestem do tej pory, z wypiekami na twarzy, Oglądałem wszystkie te płyty również innych wytwórni legendarnych, amerykańskich, świetnych jazzmenów z lat dawniejszych. Ale ta wytwórnia szczególnie mi przypadła do gustu z racji muzyki, bliskości i właśnie tego połączenia. A zaraz później, bo za 5-6 lat, mając właśnie 18-19 lat, spotkaliśmy Tomasza Stańko na. Swojej drodze i też nie przypuszczaliśmy, że ta przygoda muzyczna będzie trwała tyle lat, a trwała kolejnych kilkanaście, piętnaście, szesnaście lat, w zasadzie do, do ostatnich chwil aktywności Tomasza Stańko. I też nie przypuszczaliśmy, że, mając oczywiście cichą nadzieję, że uda się nagrać płytę dla tej wymarzonej wytwórni, dla Manfreda Eichera. Tak się stało za sprawą Tomasza, i też nie przypuszczaliśmy, że przygoda ze CNN potrwa tak długo, a trwa tak długo. I mamy nadzieję, że będzie trwać jeszcze bardzo długo. 2005 rok to zupełnie inny rynek muzyczny. Wówczas y, słuchacze bardzo chętnie kupowali płyty na właśnie tym nośniku, na nośniku CD. Ta płyta uzyskała status podwójnej platyny. Y, pamiętasz, jakie to były liczby sprzedaży, żeby takie wyróżnienie o, otrzymać? No to w, chyba liczyło się po, powyżej 5 tysięcy na dany rynek, czyli dany kraj, czyli ponad chyba 10 tysięcy sprzedaliśmy tych y, egzemplarzy tej płyty. Y, no jeśli mam się pochwalić liczbami, to tak, to y, pierwsze trzy płyty dla wytwórni, kiedy płyty się jeszcze y, sprzedawały, czy były... Y, y, chętnie kupowane, to około 120 tysięcy sprzedaliśmy pierwszych trzech płyt tytułów pierwszych trzech płyt, także to jest dla tria, dla jazzowej muzyki to jest, myślę, bardzo bardzo dobry wynik. Ogromny sukces, no i oczywiście trasy koncertowe, bardzo wiele występów z tym materiałem, występów, które z biegiem kolejnych lat zmieniały repertuar, pojawiały się nowe kompozycje, powrót do tych akurat kompozycji po ilu latach i jak one zabrzmią, to nie tylko wasze kompozycje, nie tylko Twojego autorstwa, ale także Wayne Shorter, Tomasz Stańko, Björk. No tu inspiracje były szerokie, tak to powiem. Jak w piątek one zabrzmią? No, sam jestem ciekaw po tylu latach, po 16 latach. Sesja nagraniowa chyba miała miejsce rok wcześniej, no, na pewno parę miesięcy przed datą wydania, ale pamiętam, że. Jadąc na te, na te nagrania, byliśmy mega przygotowani, gotowi do działania. To był zimny miesiąc w Norwegii. Ja pamiętam, że, że zachorowałem tego dnia. I pierwszy dzień całkowicie poszedł do kosza. No, nie byłem w stanie grać. Miał nic z sesji nie znalazło się na płycie? Nic, nic, bo jak po prostu dostałem gorączki, i w połowie dnia tej sesji. Postanowiliśmy przerwać nagranie, żebym ja poszedł do hotelu. Oczywiście gorące kąpiele, dużo aspiryny, witaminy. Jakoś wypociłem w, do, w dobę bodaj. Następnego dnia już było dużo lepiej. No, ale jednak byłem osłabiony i cały materiał musieliśmy nagrać jednego dnia, także to wszystko działo się dosyć szybko, intensywnie i dla mnie to był też taki stresujący moment, bo to najważniejszy dzień wówczas mojego życia, a, a ja zachorowałem, także, także było, były per, perturbacje, i, ale mam nadzieję, że efekt końcowy. Wyszedł OK i nie słychać tych moich słabości. Mogę cię zapewnić, że, że nie słychać, ale jestem ciekaw, co usłyszymy w piątek. Te 15 lat doświadczeń musi wpływać na muzykę. O ile kompozycje będą te same, to to, co wydarzy się w czasie improwizacji, czy może przearanżowane zostaną te kompozycje, jak to będzie wyglądać? No właśnie słucham od kilku dni tych nagrań i trochę takie mam miłe wspomnienie, ale też i refleksje, że jednak że trochę byliśmy młodsi, trochę dzieci. Nie wiem czy zabrzmią dużo inaczej te kompozycje, w samej strukturze pewnie nie, ale mam pewne uwagi do, do, do tego wykonania na płycie. Ale tak jak wspomniałeś, jest szereg inspiracji od muzyki klasycznej, popowej, tak jak utwór Björk, Per Ballad, czy Karola Szymanowskiego, Król Roger i szereg moich kompozycji, kompozycja Tomasza Stańko, Green Sky. Także będzie, będzie dużo zabawy i myślę kreatywnej pracy. Zapewniał Marcin Wasilewski. Marcin Wasilewski, trio, już w piątek w studiu S3 na żywo, zarówno na antenie dwójki. Jak i w internecie, w transmisji wideo na naszym Facebooku, kanale YouTube, na naszej stronie internetowej, a także dla małego grona szczęśliwców, które znajdzie się na sali w Studiu S3. Proszę słuchać uważnie dwójki, aby złapać pewną pulę zaproszeń na to wydarzenie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Wasilewski. Dziękuję, zapraszam serdecznie.